Przyjeżdżając tutaj do Suwałk, zdawaliśmy sobie sprawę, że czeka nas bardzo ciężki mecz i trzeba powiedzieć uczciwie, że tak ten mecz dla nas wyglądał. Natomiast tym meczem nie chcieliśmy sobie zamykać jeszcze drogi do naszych marzeń, czyli do awansu do Ekstraklasy. Cel, można powiedzieć, chłopcy zrealizowali i za to należy im się ogromny szacunek, gdyż ten ciężar na pewno udźwigni. Ja bym chciał jeszcze pogratulować trenerowi, bo mimo wszystko udanego sezonu, bo mimo wszystko Suwałki do tych ostatnich kolejek liczyły się w walce o awans do Ekstraklasy, ale również tutaj trzeba przypomnieć o tej pięknej przygodzie w Pucharze Polski, także trenerze gratuluję. Gratuluję oczywiście Chojniczance dzisiaj zwycięstwo. Zespół był zdeterminowany na pewno w osiągnięciu tego sukcesu. To, w jakich my tracimy bramki, w jakich okolicznościach, to jest już osobny temat, nawet nie do analizy, a do tego, by sami zawodnicy wyciągali na przyszłość wnioski, jak chcą grać oczywiście na bardzo wysokim poziomie. Mogę powiedzieć tylko, żal zostaje, bo na pewno ta końcówka to była końcówka, w której zawiedliśmy. Zawiedliśmy samych siebie i myślę, że również kibiców, chociażby też tym spotkaniem, bo chcieliśmy wygrać. Na pewno tutaj nie było tak, że podeszliśmy do tego spotkania jak do wakacyjnej przygody, ale wręcz przeciwnie. Natomiast no niestety w kolejnym meczu tracimy bramki i tak jak mówię, bramki, które obciążają oczywiście konto indywidualne zawodników, ale nie ma co rozważać. Był to sezon, w którym na pewno dużo też daliśmy radości, natomiast tak jak mówię, tą końcówką niestety jesteśmy bardzo mocno zawiedzeni. Dziękuję bardzo.